nie by trzeba było się wprowadzić. Do hymnu. Armii opierającej się na podatkach płaconych właśnie przez środowisko szlachetne.
Żądał też udziału stanu mieszczańskiego w sprawowaniu władzy. Wtórował mu w reformatorskich poczynaniach ksiądz Hugo Kołłątaj, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz Komisji Edukacji Narodowej, Kuźnicy, zwanej Kołłątajowską i współtwórca Konstytucji 3 Maja. On to w swoich rozprawach politycznych pisał. Polska niech będzie królestwem, monarchią konstytucyjną, dziedzicznym tronem. Głosów większość na Sejmie prawa stanowić powinna. Ustawieniem oświeconych narodów winna być demokracja. Niech będzie rolnik co do osoby i rąk swoich zupełnie wolny. Czy ładnie liberum veto? Pierwszym i najmocniejszym nieprzyjacielem Sejmu jest osobiste dobro, prywata, niedbałość urzędników o dobro państwa. To pierwszy krok do jego zagłady. Przeciwny zamierzeniom stronnictwa patriotycznego był obóz opozycji magnackiej. Zapewnienie nieszczelności osobistej było zdecydowanie postępowe. Nic dziwnego.
tego, że mocarstwa zaborcze potraktowały ją jako groźny dla nich przejaw zarazy rewolucyjnej. Uchwalenie konstytucji przebiegało w burzliwej atmosferze, a przygotowane było